Dzień dobry moi drodzy. Jest dzisiaj 16 dzień października, piękna, złota, polska jesień i stała się rzecz, o której już w tym sezonie nie marzyłem, czyli krótki rękawek. W połowie października, 20 stopni, można jeździć na krótko, ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj będzie o systemie tubeless w gravelu. Wady i zalety, zapraszam do oglądania. Czy kojarzycie to uczucie, że rower w terenie płynie, a pokonywanie trudnych technicznie elementów i odcinków trasy jest proste? Ma to dużą korelację z niskim ciśnieniem w oponach, a to jest powiązane z systemem bezdętkowym. Już wyjaśniam wam, o co chodzi. Spójrzcie na to koło. Tutaj mamy przeszkodę w postaci jakiegoś korzenia. Jest to przeszkoda, powiedzmy, techniczna. I patrzcie, jak pracuje tutaj opona. Tutaj jest obecnie stosunkowo niewiele ciśnienia w porównaniu z dętką. Mam tutaj około 2,5 barów. Popatrzcie, jak to się wszystko ładnie ugina, ale nie dobija obręczy. Ja tutaj powoduję teraz dosyć silny nacisk na to koło. Chcę wam zobrazować, jak to działa. I ważną rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę w przypadku rowerów gravelowych, to w większości rowerów gravelowych amortyzacji nie ma. Dobrze dobrana opona, dobrze dobrana obręcz, dobrze dobrane ciśnienie służy właśnie za amortyzację w terenie. Zatem jaka jest korelacja stosowania niskiego ciśnienia z zastosowaniem systemu tubeless? Korelacja jest następująca. Jeżeli w oponie byłaby dętka, to prawdopodobnie podczas dobicia opony dojdzie do uszkodzenia takiej dętki. Natomiast jeżeli w kole jest płyn uszczelniający, jest system tubeless, nic z takim kołem się nie stanie, nie stanie się nic z oponą w przypadku dobicia. Niemniej jednak trzeba bardzo dobrze wyważyć ilość ciśnienia w oponie, bo jeżeli będzie go zbyt mało, w przypadku silnego dobicia zostanie uszkodzona obręcz, dlatego na ciśnienie zostanie poświęcony jeszcze osobny odcinek, bo jest to temat ważny do omówienia. Niemniej jednak teraz będzie mowa o systemie tubeless. No i oczywiście drugi atut systemu tubeless to możliwość naprawy przez płyn uszczelniający opony w przypadku punktowego nacięcia, niewielkiego przecięcia takiej opony. W tym momencie płyn uszczelniający zaklei oponę. Aczkolwiek nie liczcie na to, że jeżeli rozcięcie opony byłoby pokaźnych rozmiarów, to płyn uszczelniający raczej sobie z tym nie poradzi, aczkolwiek jest na to inne rozwiązanie, które wam pokażę. Mam tutaj w torebce podsiodłowej zestaw małego mechanika i mam tutaj coś, co wspomaga system tubeless w przypadku rozcięcia opony. Są to sznurki Maxalami. Tak to wygląda. Te sznureczki przejeździły już ze mną tysiące kilometrów. Jak to działa? Wyobraźcie sobie, że tutaj doszło do rozcięcia opony. Taki sznurek należy wcisnąć. On jest wykonany z odpowiednich materiałów, które integrują z oponą. Następnie sznureczek ten można w trakcie jazdy albo dociąć, jakoś urwać. Nie ma problemu, jeżeli on by delikatnie wystawał. A my możemy bez problemu kontynuować jazdę. I co najlepsze, jest duża szansa, że płyn sobie poradzi na tyle dobrze, że opona nie nadaje się do wyrzucenia i można nadal jeździć z takim sznurkiem. Nic się wtedy z oponą nie będzie działo. W rowerze górskim od 10 lat, a jeżdżę naprawdę sporo, nie złapałem gumy. Wierzcie lub nie, ale przez 10 lat to się nie stało. Stosuję płyn Stan z NoTubes, uważam, że działa bardzo dobrze. W przypadku roweru górskiego, w przypadku gravela, czyli tam, gdzie jeździ się dużo w terenie, system tubeless ma olbrzymie znaczenie, zwłaszcza możliwość jazdy na niższym ciśnieniu w porównaniu z dętką. W terenie, jeżeli ciśnienie jest niższe, w terenie koło efektywniej pracuje, dzięki czemu lepsze jest tłumienie nierówności, praca koła jest bardziej efektywna,
co finalnie sprawia, że jedziemy szybciej i bardziej komfortowo. Oczywiście system tubeless jest świetnym rozwiązaniem, ale nie jest rozwiązaniem pozbawionym wad i wady takowe posiada. Po pierwsze, skończycie trening, postawicie rower i po kilku dniach okaże się, że spadek ciśnienia jest zauważalny, co będzie się wiązało z korektą i kontrolowaniem ciśnienia co najmniej 1-2 razy w tygodniu. Nie jest to jakaś wielka wada, ale bądźcie tego świadomi. Po drugie, płyn uszczelniający w oponie należy wymieniać średnio co kilka miesięcy w zależności od intensywności eksploatacji. Może pojawić się konieczność, że płyn trzeba wymienić w momencie, jeżeli podczas jazdy doszło do uszkodzenia opony, a następnie uszczelnienia jej przez płyn. Wtedy ubytki mleka w oponie mogły być spore. Ale jak to najprościej sprawdzić? Najprościej wyciągnąć koło z roweru i nim potrząsnąć. Jeżeli słychać płyn, to znaczy, że nie trzeba go dolewać. Taka prosta metoda. Oczywiście system bezdętkowy jest to droższe rozwiązanie niż zwykła dętka. Trzeba kupić taśmę na obręcz, wentyle, no i oczywiście płyn uszczelniający. Aczkolwiek wszystko zamknie się w kilkaset złotych, także nie są to jakieś ogromne wydatki. Przechodząc do podsumowania, system tubeless w gravelu czy w MTB to prawdziwy game changer. To nie tylko ochrona przed przebiciem, ale przede wszystkim możliwość i efektywna jazda na niskim ciśnieniu. Oczywiście, żeby w pełni omówić potencjał systemu tubeless, należy poruszyć jeszcze kilka rzeczy, takich jak odpowiednie dobranie ciśnienia, żeby nie było zbyt wysokie i zbyt niskie, jak i kolejny temat, jakim są wkładki antydobiciowe typu PTN, typu Crash Core. Aczkolwiek są to tematy wymagające szerszego omówienia, dlatego spodziewajcie się ich już wkrótce. A ja dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji naszego kanału, klikając przycisk poniżej. Do zobaczenia.